Eminencjo, Excelencio, Trzygodnie Ojcze Dyrektorze, Magnificencio, Szanowni Państwo. <laughs> bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być w Toruniu i w woli tutaj też wykładowcy przedłożyć moje myśli z zakresu antropologii filozoficznej, kulturowej. Bardzo dziękuję organizatorom szczególnie Ojcu Dyrektorowi. Za zaproszenie mnie na ten bardzo ważny doniosły XI kongres. Yy, wysłuchaliśmy wykładu Eminencji, który miał charakter teologiczny, yy, ukazał eminencja teologiczny, te, biblijno-teologiczny wymiar człowieka, zwłaszcza w ujęciu naszego <coughs> wielkiego papieża. Mój wykład będzie miał charakter filozoficzny. Myślę, że taka refleksja jest też potrzebna w ramach kongresu, który ma taki właśnie tytuł. Kim jest człowiek? Jest to jedno z najstarszych i zarazem najświeższych pytań, jakie było i jest stawiane w nauce, w religii, w kulturze. Wokół tego pytania trwał w dziejach wielki spór. Do dziś się on jeszcze nie zakończył. Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1997, 8 czerwca, powiedział w Krakowie w kolegiacie świętej Anny do ludzi, nauki i kultury: Wielki spór o człowieka u nas w Polsce wcale się nie zakończył wraz z upadkiem ideologii marxistowskiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu. A pod pewnym względem nawet się nasilił. Święty Jan Paweł II włączył się w ten spór i także twórczo wypowiedział się na temat rozumienia człowieka. Wcześniej, jako kardynał Karola Wojtyła, wypowiadał się jako filozof, jako papież, wypowiadał się o człowieku jako teolog. Papież od młodości był zdumiony wielkością i godnością człowieka. Zachęcał do zadumy nad jego tajemnicą, jeszcze jako kardynał, pisał we wstępie do swej monografii Osoba i czyn, Cytat: Człowiek, odkrywca tylu tajników przyrody, sam musi być nieustannie odkrywany na nowo, wciąż pozostając w jakiejś mierze istotą nieznaną, wciąż się domaga nowego. I coraz dojrzalszego wyrazu tej istoty. Celem mego przedłożenia będzie zarysowanie nowożytnego sporu o koncepcję człowieka. Wykład będzie miał dwie główne części. W pierwszej przedstawię błędny obraz człowieka, który święty Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus nazwał błędem antropologicznym i który miał Negatywne konsekwencje w życiu indywidualnym i społecznym naszego czasu. W drugiej ukażą wizerunek człowieka wyłaniający się z zewnętrznego i wewnętrznego doświadczenia człowieka. A więc, część pierwsza, błąd antropologiczny i jego konsekwencje. Nowożytne koncepcje człowieka, <laughs> zwłaszcza te powstałe w ostatnich dwóch stuleciach fałszowały obraz bytu ludzkiego, myląc go niekiedy ze zwierzęciem albo z Bogiem. Stąd też możemy mówić o redukcyjnych koncepcjach człowieka, które degradowały go do zwierzęcia oraz o koncepcjach indywidualistycznych i liberalistycznych, które z kolei dokonywały swoistej deifikacji człowieka, przypisując mu cechy boskie. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm tendencjom antropologicznym, które miały wpływ na różnego rodzaju tragedie naszego czasu. Materialistyczne redukcje człowieka człowiek-zwierzęciem. Głównym nurtem, nurtem materialistycznym w filozofii nowożytnej był Marksiz. Miał on być lekarstwem na bolączki XIX i XX stulecia. Jak się potem okazało, lekarstwo okazało się gorsze od choroby. Karol Marx wypracował swoje pomysły filozoficzne na bazie materializmu Ludwika Feuerbacha i idealizmu dialektycznego Wilhelma Hegla. Główną ideą filozofii Hegla był dialektyczny rozwój. Według gemrańskiego idealisty byd ma naturę logiczną – jego istotą jest ciągłe stawanie się, ustawiczny dialektyczny rozwój. ów rozwój przechodzi ciągle przez triady teza, antyteza, synteza. Tę dialektyczną wizję rzeczywistości przejął od Hegla Marks i zastosował ją do materii, społeczeństwa i do całych ludzkich dziejów. W wyniku tej aplikacji powstał materializm dialektyczny i materializm historyczny. Zdaniem Marksa w społeczeństwie toczy się nieustannie walka grup społecznych, przede wszystkim walka klasy panów i niewolników. Jednostka jest zniewolona przez społeczeństwo, przez jego prawa i wolę. Wolny człowiek staje się ofiarą dziejowej konieczności, nieubłagalnych praw, które go zniewalają. Aktualna faza rozwoju ludzkości znajduje się według niego w etapie zniewolenia. Owo zniewolenie ma swoje źródło w niesprawiedliwości społeczno-ekonomicznej. Człowieka należy z tej niewoli wyprowadzić, choćby trzeba było zastosować najtrudniejsze środki, włącznie z rewolucją. Siłą przewodnią w tym procesie wyzwolenia może być jedynie zdrowa klasa społeczna. Jaką jest proletariat, a faktycznie partia, siła przewodnia klasy robotniczej. Powyższe idee legły u podstaw rewolucji bolszewickiej pod koniec I wojny światowej i stały się nadbudową dla całego totalitaryzmu sowieckiego. Filozofia Marsa i Engelsa, dopełniona potem pomysłami Lenina i Stalina i innych zwolenników, twórców marksizmu, stała się oficjalną, programową filozofią w tych krajach europejskich, w których rządy spowodowały partie komunistyczne. Była to filozofia na służbie partyjnej ideologii, została wprowadzona na wyższe uczelnie jako obowiązkowy przedmiot nauczania. Kroczyła także do programów szkół średnich była programowana, propagowana do znudzenia w środkach społecznego przekazu, była filozofią niezwolnego wyboru, ale narzucona metodami administracyjnymi. Człowiek w tej filozofii został zedukowany do myślącego zwierzęcia, nie różni się on istotnie od zwierząt, to co jedynie nieistotnie go odróżnia, jak mówili marksiści, to fakt myślenia to wyżej zorganizowane życie społeczne i zjawisko pracy. Jednostka w marksizmie jest całkowicie podporządkowana społeczeństwu. Jednostka nie posiada wrodzonych praw. Uprawnienia może otrzymać od społeczeństwa, a konkretnie od partii, która reprezentuje to społeczeństwo. Drugi. Y, trend y, prawda, zniekształcający prawdziwy myślnego człowieka, to y, nowożytne deifikacje człowieka, a więc y, y, chcące, deifikacje, y, w których chodziło o przypisywanie y, człowiekowi cech y, boskich. Y, Reprezentantami tej orientacji antropologicznej są głównie Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche i Jean Paul Sartre. U tych wszystkich myślicieli y, 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 miało miejsc, miał miejsce proces deifikacji człowieka, y, polegający, jeszcze raz powtórzę, na przypisywaniu człowiekowi cech boskich. Ludwig Feuerbach, należący do lewicy heglowskiej, dokonał w swojej filozofii. Ubóstwienia człowieka. Zdaniem tego myśliciela, jeśli świadomość człowieka jest miejscem pojawienia się Boga, to należy ją przeanalizować i wówczas dojdzie się do przekonania, że Bóg jest wytworem jej. Bóg jest projekcją człowieka. To człowiek stworzył w sobie Boga w swojej świadomości jako rezultat swoich niespełnionych pragnień. Kim człowiek chciałby być? A nie jest, to staje się dla niego Bogiem. Cechy przepisywane Bogu są w rzeczy samej ludzkimi cechami, zaś Bogiem jest sam człowiek, w szczególności jego ludzka natura. Człowiek ma w sobie cechy boskie są nimi nieskończony rozum, wola i miłość, które tworzą ludzką istotę. Sam dla siebie staje się kimś najwyższym. Człowiek jest dla człowieka Bogiem. Łatwo zauważyć, że Feuerbach tym ujęciem kontynuuje kartezjańską ideę Boga, związaną z ludzkim myśleniem, która była podejmowana w filozofii Kanta i Hegla. Feuerbach wyciągnął jednak z tego faktu bardziej radykalne wnioski. Samego człowieka uznał za Boga, zaś Boga religii za projekcję ludzkiej jaźni. Wykorzystał tu także heglowską zasadę pana i niewolnika. Panujący Bóg nieprawomocnie rządzi i zwala człowieka, który jest jego stwórcą. Człowiek winien przezwyciężyć tę alienację i poczuć się sam Bogiem. Ateistyczną linię rozumienia człowieka kontynuował po Feuerbachu w Najpierw rozprawił się z ideą Boga, którą uznał za mit. Mit ten w historii powoli zanikał. A podtrzymywany był jedynie przez ludzi słabych małego pokroju. Nietzsche ogłosił więc śmierć Boga, deklarując, że Bóg nie żyje i nigdy nie istniał. Był on wytworzony przez człowieka i był potrzebny jedynie do tego, aby człowiek uświadomił sobie, kim jest. Ten Bóg nie jest już potrzebny. Nietzsche postawił człowieka na miejscu Boga. W jednym ze swoich dzieł pisał. Nie mamy już absolutnie żadnego Pana nad sobą. Dawny świat wartości jest teologiczny. On się zawalił. Krótko mówiąc, nie mamy ponad sobą żadnej wyższej instancji, skoro Bóg nie może istnieć, teraz my sami jesteśmy Bogiem. Sobie musimy przyznać atrybuty, które przypisywaliśmy Bogu. Koniec cytatu. Wraz z obaleniem Boga Nietzsche stworzył ideę nad człowieka taka jest prawdziwa natura człowieka, gdy nie jest ona zdeformowana fałszywą religijną świadomością, która oddziela człowieka z jego własności i przydziela je Bogu. Człowiek uwolniony z tej fałszywej świadomości staje się dojrzały, silny, bardziej ludzki. Nikt i nic go już nie niweczy i nie poniża. To człowiek, a nie Bóg, jest kreatorem prawdy, dobra i zła. Wyzwolony od Boga i od Jego prawa, człowiek tworzy nowe zasady i nowe wartości. Nietzsche zatem pogłębił wątek antropologii Feuerbacha. U niego wyraźnie nastąpiła radykalna e, z, zamiana miejsc. Człowiek zastąpił Boga. Posiada on jego atrybuty i spełnia jego funkcje. Istotę bóstwa, człowiek stanowi, istotę bóstwa człowieka stanowi moc, która się realizuje według kaprysu woli. Nie ma bowiem racjonalności, wedle której należałoby działać. Miejsce kogito, myślę, zajmuje wolą. Chcę. Następnym ogniwem w procesie deifikacji człowieka w imię negacji Boga jest myśl filozoficzna Jean-Paul Sartra, To już XX wiek. Centralną ideą w jego antropologii jest wolność. Sartre twierdzi, że człowiek jest istoty swej samą wolnością i dlatego zdolny jest do bycia poza prawdą, dobrem i złem sam staje się zdolny do ustanawiania nowych prawd i praw w porządku epistemologicznym oraz nowych wartości w porządku aksjologicznym to go zaś czyni nad człowiekiem nadając mu w porządku świadomości wolności rangę samowystarczającego podmiotu w filozoficznej wizji sarta nie ma miejsce nie ma miejsca na boga Zdaniem Sartra wszystko jest przeciwko Bogu, a nic za Nim. Bóg nie istnieje i tak naprawdę w ogóle nigdy nie istniał. A jeśli by nawet istniał, to i tak nic to niczego nie zmieni. Ważny jest tylko człowiek. On jest przyczyną stworzenia świata i samego siebie, jest autokreatorem i poprzez to kreatorem rzeczywistości. Sardu siłował wykazać to na innej drodze, aniżeli Nietzsche przekonywał o tym na bazie twierdzenia, że człowiek jest absolutną wolnością, która pozbawiona jest wszelkich determinantów, także Boga, który był jedną z nich. jeśli człowiek jest wolny, to Bóg nie istnieje. Absolutna wolność wyzwala człowieka od Boga. Sad przepisywał człowiekowi prerogatywy boskie, człowiek zajął miejsce Boga. Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone. Jakie były konsekwencje tego błędu antropologicznego? Otóż kierunki antropologiczne inspirowane horyzontalną wizją człowieka szermują dzisiaj wzniosłymi nośnymi hasłami – zgłaszając pretensje do prezentowania dziś nowoczesnej, atrakcyjnej, według nich, jedynie wartościowej wizji człowieka. Humanizmy horyzontalne, ateistyczne, dawne i dzisiejsze posiadają wielkie ambicje dysponowania tzw. naukową prawdą o człowieku, zgłaszają pretensję do monopolu na pełną prawdę o człowieku. Deklarują swoją nowoczesność, wolność od wpływów religijnych i ideologicznych, w rzeczywistości zaś przez swoją zawężoną, okrejoną wizję człowieka stają się w wielu przypadkach narzędziem służącym do podbudowywania niesprawiedliwego prawodawstwa godzącego w godność człowieka na przykład prawa do aborcji czy eutanazji. Patrząc dzisiaj z perspektywy na owe dziejowe procesy, można powiedzieć, iż wiek XIX przekazał wiekowi XX do wypraktykowania wymyślone fałszywe idee. Upraszczając nieco, można powiedzieć, że totalitaryzm sowiecki weryfikował zasadność filozofii marxistowskiej, zaś hitleryzm był niesiony ideami wymyślonymi przez niczego. W obydwu przypadkach lekarstwo okazało się groźniejsze od choroby. Obydwa totalitaryzmy przyniosły Europie i światu ogromne nieszczęście. Najpierw obydwie ideologie doprowadziły do upaństwowienia ekonomii, kultury, wychowania i polityki. W życiu publicznym stosowano przemoc i inwigilację, pozbawiono ludzi wolności słowa, niszczono rodzinę, rozbijano autonomiczne związki zawodowe, stosowano ucisz religijno-wyznaniowy. Siła stała się prawem społecznego i osobistego życia. Wszystkie działy kultury nauka, sztuka, filozofia, religia miały służyć ideologii klasy rządzącej. Mniejszość rządziła większością. Elity władzy, kierujące państwem i, ośrodk i ośrodkami policyjno-militarnymi, decydowały o życiu i śmierci członku społeczeństwa. Osoba była całkowicie podporządkowana interesom kolektywu państwa, klasy, partii, Pojedynczy człowiek był zniewolony, utracił możliwość wyboru własnej drogi życiowej, zabrano mu wolność słowa i swobodnego działania. Ostatecznym efektem totalitaryzmów marxistowsko-stalinowskiego i hitlerowskiego było naruszanie elementarnych praw ludzi i narodów, obozy koncentracyjne, łagry, gułagi, więzienia. W wielu miejscach kaźni, na frontach, w obozach w syberyjskich, łagrach wymordowano dziesiątki milionów ludzi. Żaden wiek w dziejach świata nie złożył w Daninie tak wielkiej liczby ofiar ludzkich. Dlatego też Święty Jan Paweł II w encyklice Ewangelium Vitae napisał, cytat, wiek XX zapisze się jako epoka... Masowych ataków na życie, jako niekończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym stuleciu największe sukcesy. Koniec cytatu. I jeszcze w ramach tej pierwszej części, mianowicie kilka słów na temat postmodernizmu i współczesnych nurtów liberalistycznych, bo one są spadkobiercami tego co dotąd powiedzieliśmy tych właśnie dwóch trendów, prawda, y redukcji człowieka do zwierzęcia czy też deifikacji człowieka. Z chwilą gdy w Europie upadły systemy totalitarne mające u podstaw swojej Ideologii, przesłanki filozofii marksistowskiej, nihilistycznej Federica Niczego, wzmocniły swoją pozycję w kulturze europejskiej nurty postmodernistyczne i liberalistyczne. Marksizm filozoficzny na naszych oczach przekształcił się i dalej przekształca się w marksizm kulturowy. Początek tego, tego procesu miał miejsce w szkole francuskiej. W europejskiej myśli filozoficzno społecznej y, uczorował sobie drogę relatywizm, irracjonalizm i y subiektywizm. Papież Benedek XVI w swoim nauczaniu mierzył się z ideologią, którą nazwał dyktaturą relatywizmu, w kierunkach liberalistycznych podważano zdolność poznaw zdolności poznawcze ludzkiego rozumu. Y Zadeklarowano, że rozum ludzki nie jest zdolny do poznania prawdy obiektywnej, prawdy dla wszystkich, prawdy na każdy czas. Nie ma więc obiektywnej prawdy, nie ma więc obiektywnego dobra, nie ma, nie ma, nie ma y, obiektywnego piękna. Został podważony tradycyjny świat wartości. W miejsce obiektywnej prawdy. Wprowadzono poprawność polityczną albo kulturową. Nawet w nauce mniej mówi się dzisiaj o odkrywaniu prawdy, a o tym, co służy uzyskaniu wyższej pozycji w rankingach. Mówi się głównie o grantach, a ten zasadniczy cel nauki jest gdzieś troszkę zmarginalizowany. W miejsce dobra wprowadzono maksimum przyjemności i użyteczności. Piękno w sztuce prawda, zamieniono na to, co szokuje, co prowokuje, co dzieli odbiorców. Można powiedzieć, że ten błąd antropologiczny wpłynął i wpływa niekorzystnie na naukę, sztukę, a także nawet na religię. To na tym byłaby, na tym mógłbym tę pierwszą część zakończyć, właśnie pokazanie tych, tego, tych błędnych wizerunków człowieka, które się pojawiły w kulturze nowożytnej i na ich fatalne konsekwencje, i to dla całej ludzkości. I teraz druga część człowiek odkryty w doświadczeniu jako duch wcielony. Czyli co my na to wszystko, co dotąd właśnie zostało powiedziane, jako prawda, ludzie, którzy dysponują doświadczeniem, prawda, rozumem otrzymanym od Pana Boga, no i także oczywiście tym, tą wzmocnioną prawdą, która została przez Boga nam objawiona. Objawiona w prawie naturalnym, które człowiek może odczytywać swoim rozumem, i także w prawie pozytywnym, y, y, czyli właśnie tą interwencją Pana Boga w historię ludzkości pr przez proko i przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Drodzy słuchacze, powyższym błędnym koncepcjom człowieka przedstawia się wizja bytu ludzkiego wykreowana w oparciu o integralne integralnie rozumiane doświadczenie człowieka. Jest to koncepcja człowieka pielęgnowana w nurcie filozofii klasycznej. Mówi się tu, że to właśnie człowiek jawi się sobie samemu, czyli doświadcza siebie i to zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Jako byt szczególny, jako byt cielesno-duchowy. Zdolny do intelektualnego poznania Bezinteresownej miłości, obdarzony wolnością, przekraczający normy zdeterminowanej i nieświadomej przyrody. Człowiek, pozwalający mówić swemu egzystencjalnemu doświadczeniu, jawi się sobie samemu jako dziecko ziemi odziane w materię przyrody, wychylający się jednak ku światu ponad zmysłowemu nieskończonemu poprzez swego niematerialnego ducha. Tego typu obraz człowieka nawiązuje do obrazu bytu ludzkiego, kreowanego przez wielkich mistrzów przeszłości, którzy człowiekowi wyznaczali środkowe miejsce w ogólnej hierarchii bytów. Ponad nim jest Bóg i Aniołowie, duchy czyste, a poniżej świat ożywiony, roślinny i zwierzęcy, i świat nieożywiony. Mówiono o człowieku jako o ogniwie spinającym świat niewidzialnego ducha ze światem widzialnej materii. W człowieku widziano dwa spotykające się ze sobą i przecinające się nawzajem światy: duchowy i materialny. I przypatrzmy się, jaki obraz człowieka wyłania się z doświadczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Człowiek w doświadczeniu zewnętrznym, a więc ujęty, ujrzany w kontekście innych bytów w przyrodzie. Gdy doświadczamy nas samych w kontekście innych bytów, zwłaszcza innych istot żyjących w przyrodzie, to zauważamy, że jesteśmy elementem przyrody ożywionej. Doświadczamy naszego pokrewieństwa ze światem zwierzęcym. Gdy jednak popatrzymy na ową zwierzęcą, w cudzysłowie, Strona nas samych, to od razu dostrzegamy na, naszą ułomność. Człowiek jawi się jako niedopasowany do otoczenia, nie posiada odpowiedniego do klimatu owłosienia, które chroniłoby go przed różnymi, y, różnym klimatem, temperaturą. Nie ma rozwiniętych organów do walki do obrony. W chwili urodzenia jest niedołężny w porównaniu z innymi jestestwami żyjącymi. Człowiek jawi się w kontekście przyrody jako zwierzę wysoce niewyspecjalizowane. Ma słaby węch, wzrok, słuch, jest nieustannie narażony na utratę życia. Jako gatunek powinien już dawno zginąć na ziemi, tym bardziej, że posiadał tylu wrogów. A jednak człowiek przetrwał ciężkie okresy zmagań z przyrodą i rozwinął się, opanował w dużej mierze Ziemię. Zniszczył wiele gatunków mocniejszych od siebie zwierzyny. Człowiek zmieniał przyrodę, dostosowywał ją do własnych potrzeb, bo sam z urodzenia nie jest do niej dopasowany. Dlaczego tego dokonał? Dlaczego tak się stało? Dlatego, bo jest istotą rozumną. W czym się owa rozumność przejawia? Co mówi nam doświadczenie? Po pierwsze, człowiek jest twórcą techniki, potrafi użytkować narzędzia. Produkować i użytkować narzędzia. Y, te narzędzia są ucieleśnieniem jego myśli. Te narzędzia doskonali od prostego kija do maczugi, od maczugi do komputerów. Po drugie, człowiek jest stroną społeczną. U zwierząt są społeczności naturalnie wyspecjalizowane mrówki, pszczoły, a człowiek sam sobie ustala formy bytu społecznego małżeństwo, organizacje, partie, zrzeszenia. Po trzecie, człowiek posługuje się językiem jako systemem znaków umownych. U zwierząt są sygnały naturalne. Dzięki językowi wchłaniamy w siebie wartości kultury. Owe sygnały umowne mają znaczenia, są to pojęcia. Pojęcie to sens nazwy. Pojęcia powstają na drodze abstrakcji. Zdolność wydważania pojęć ogólnych stoi u podstaw nauki, jako zorganizowanego, metodycznego i uzasadnionego poznania racjonalnego. Zjawisko nauki jest czymś bezsprzecznie, wyłącznie ludzkim, niespotykanym w przyrodzie. Po piąte, człowiek oznacza się poznaniem kontemplatywnym. Może kontemplować prawdę przyrodzoną i także prawdy religijne, prawdy wiary. Człowiek jest istotą twórczą, tworzy dzieła artystyczne, dzieła literackie, muzyczne, malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne, w jakimś, w jakimś tworzywie materialnym koduje, umiejscowia wartości duchowe, kryjące prawdę, dobro, piękno. Następnie, człowiek jest tą religijną. Jest homo religiosus, kapaks Dei. Jest otwarty na transcendencję na Boga, z którym może pozostać w więzi duchowej i także mistycznej. Ponadto, człowiek jest jako, jako jedyny spośród innych żyjących tworów przyrody, zastanawia się nad faktem swojej śmierci. Pod adresem śmierci stawia pytanie teoretyczne i praktyczne. Przez swoją twórczość i religijność chce przedłużyć swoje istnienie. Takie odkryte na drodze pierwotnego zdrowego doświadczenia ujrzenie człowieka pozwoliło nazwać go ogniwem spinającym świat widzialnej materii ze światem niewidzialnego ducha. W średniowieczu mówiono: Homo in medio positus est, nec bestia nec Deus. Człowiek jest położony w środku, prawda, nie jest ani zwierzęciem, ani Bogiem. Człowiek znajduje się w środku hierarchii bytowej, nie jest y, właśnie ani zwierzęciem, ani Bogiem. W człowieku się przeci y, przecinają dwa światy materialne i duchowe. To jest obraz człowieka widziany w kontekście innych bytów na tle y, prawda, innych bytów w przyrodzie. A teraz człowiek w doświadczeniu wewnętrznym, widziany od wewnątrz, naszym doświadczeniem właśnie wewnętrznym i tu będzie miał głos <coughs>, głównie właśnie też ksiądz kardynał Wojtyła, papież Jan Paweł II. Człowiek jest bytem <coughs> jedynym w świecie, który dzięki swej świadomości doświadcza siebie od wewnątrz. Doświadczając samego siebie uświadamia sobie, że jest w nim pierwotne zdwojenie. Jakie? Z jednej strony doświadcza istnienia własnego ja, ma świadomość, że jest kimś, że tkwi w nim struktura niezmienna, struktura, która stanowi o jego względnej tożsamości. Mamy tożsamość w czasie. Potrafi, gdy wspominamy przeżycia z naszego dzieciństwa, to mówimy, to, to ja tam byłem, to ja tego doświadczałem. Jest tutaj ta, to, to, tożsamość, coś stabilnego w nas. Z drugiej jednak strony, w polu tego doświ samego doświadczenia egzystencjalnego, doświadcza ten sam człowiek tego, co można by nazwać za ojcem krąbcem moje. Są to różnego rodzaju akty życiowe, procesy. Jedne z nich sytuują się na płaszczyźnie czysto somatycznej, oddychanie, trawienie, bicie serca, krążenie krwi. Inne jawią się na poziomie psychicznym, radowanie się, gniewanie, lękanie się, smucenie. A jeszcze inne sięgają pułapu duchowego, poznanie intelektualne, akty miłości duchowej, akty wiary, nadziei, akty refleksji, samorefleksji. Karnał Wojtyła ów dynamizm ludzki dzieli na dwa sektory: sektor dziania się i sektor działania. Sektor dziania się to sektor somatyczny. Człowiek jest tutaj podmiotem tego dynamizmu, a po części i jego obserwatorem, wszelako niesprawcą, gdyż nie powołuje go w zasadzie do istnienia swoją wolą. Natomiast sektor działania, czyli czynów, Obejmuje wszystkie te akty człowieka, które mają swoje źródło w woli człowieka, czyli które człowiek podejmuje jako istota świadoma i wolna. Dla tego dynamizmu człowiek jest nie tylko podmiotem, obserwatorem, ale także i sprawcą. Wszystkie te czynności nazwane przez Klomca moimi, a przez Karolina działaniem i dzianiem się, są przez nas doświadczane jako zmienne, jako ciągle dynamiczne, spełniające się w człowieku w różnym natężeniu i w różnym czasie. Akty te po prostu powstają i zanikają. Jako zmienne i przemijające potrzebują podłoża, podmiotu, w którym się rodzą i giną. Tym właśnie podmiotem, w którym powstają jest owo także doświadczane od strony egzydencjalnej ja. Na polu naszego doświadczenia można e, też określić, jaki jest stosunek owego ja do tego, co jest moje. Otóż najpierw należy jeszcze raz zauważyć, że struktury te są rzeczywiście odrębne od siebie. Nigdy się człowieku nie utożsamiają. Moje oddychanie nie jest mną. Moje poznanie nie jest mną. Moja wiara, moja miłość także nie jest mną. Gdy chcemy dalej zwerbalizować ów stosunek między ja i moje, możemy także doświadczalnie, refleksyjnie stwierdzić, że owo ja jest wobec tego, co moje, zarówno transcendentne, jak i immanentne. Jest transcendentne, gdyż przekracza to, co jest moje. Ja jest zawsze czymś więcej niż to, co moje, wzięte indywidualnie, jak i globalnie. Jest wszelako owo ja, także immanentne wobec tego, co moje, znaczy to, że owo ja jest w tym, co moje, jakoś obecne, jak ojciec grąpiec przez niejako, niejako przeziera. Używając terminologii arystyko-tomistycznej, można owo ja nazwać substancją, podmiotem zaś wszystko to, co stanowi moje. Przypadłościami, właściwościami. Sfera substancjalna stanowi o naszej względnej tożsamości i niezmienności bytu ludzkiego, zaś sfera przypadłościowa obejmuje wszystko to, co jest zmienne, co, jest nieustannie, co się nieustannie przeobraża. Można by na tym etapie naszych refleksji, budowanych na doświadczeniu egzycjalnym, zapytać, jak się mają powyższe wyróżnione dwie struktury do tradycyjnego wyróżnienia w człowieku duszy i ciała. Otóż. Przy głębszej analizie tych dwóch zestawień strukturalnych można zauważyć, że w jakiś sposób się one przenikają. Znaczy to, że zarówno owo wyróżnione ja, jak i akty moje przez niespełniane są w swojej strukturze cielesno-duchowe. Stwierdzenie takie jest stosunkowo-czytelne w odniesieniu do tego, co jest moje. Doświadczamy bowiem w sobie, jak już to wyżej zostało nadmienione, aktów zarówno czysto cielesnych, trawienie, oddychanie, jak i czysto duchowych, akty wiary, miłości mistycznej. Te akty, zarówno materialne, jak i psychiczne, jak i duchowe, odnosimy do tego samego podmiotu. Ten sam, to, sam, to, ten, to, to samo nasze ja jest właśnie podmiotem tych aktów. Trudniej może przychodzi nam określić naturę naszego ja. Skoro jednak spełniane, są, spełniane akty są natury zarówno cielesnej, psychicznej, jak i duchowej, to i owo ja, które je spełnia i podmiotuje, musi mieć odpowiednio proporcjonalną naturę, a więc musi być w tej strukturze cielesno-duchowe. Wynika z tego, że. Owego ja branego w sensie szerokim nie można utożsamiać z duszą ludzką, natomiast ja w sensie węższym, prawda, jako podmiot aktów wyższych utożsamiamy właśnie z, ludz z ludzkim duchem. Potem spojrzenie na wewnętrzną strukturę człowieka wskażmy jeszcze w zarysie, w jakich aktach, w jakich działaniach spełnia się ludzki byt. Zdaje się, że już muszę kończyć. Mam jeszcze jedną stroniczkę mogę. <tłynia> Spełnianie się bytu ludzkiego wyróżnione wyżej w drodze wewnętrznego doświadczenia, przenikające się struktury podmiot działania ja i spełniane przez akty moje stanowią rzeczywistość dynamiczną. Mówiąc bowiem o spełnianych aktach moich, należy zauważyć, że są one nie tylko właniane przez podmiot ja, ale w jakiś sposób tworzą moralne oblicze owego ja. Jeśli sobie uświadamiamy. Je, oświadomimy, że wyższe działania człowieka są dobre lub złe, czyli otrzymują kwalifikację moralną, gdyż powstają w jakiejś relacji do normy moralności, to trzeba także zdać sobie sprawę z tego, że tę kwalifikację moralną należy także przypisać i spełniającemu je podmiotowi. Stąd też słusznie mówimy, że człowiek przez swoje działanie. To znaczy, przez swoje czyny i, dobro, i dobrowolne i świadome staje się jakiś. To stawanie się jakimś jest równoznaczne z budowaniem samego siebie, samospełnianiem się. Człowiek, przez określone działania, spełnia się jako człowiek, staje się jakiś, wzrasta albo pomniejsza się w swoim człowieczeństwie. Czyli, prawda, rozwija się w społeczeństwie, w języku religijnym zdobyła świętość. Po tym stwierdzeniu należy zastanowić się, w jakich aktach człowiek się spełnia, które akty budują człowieka. Upraszczając nieco sprawę, można całość tych działań sprowadzić do działań poznawczych i pożądawczych. Oczywiście chodzi tu o wyższe działania, a więc o poznanie intelektualne, bazujące naturalnie na poziom, poznaniu empirycznym, zmysłowym, i wyższe pożądanie, czyli akty miłości. Można przeto powiedzieć, iż człowiek spełnia się jako człowiek buduje swoje człowieczeństwo, wzrasta w swoim człowieczeństwie, gdy poznaje dodajmy prawdziwie i gdy kocha bezinteresownie. Kocha dobro poznane prawdziwie przez intelekt. Niniejsze stwierdzenie pozostaje w harmonii z dyrektywami teologii moralnej, ufundowanymi na Bożym objawieniu. O czym słyszeliśmy z Łódzkim Zakardynała. Mówi się tam, o największym że największym przykazaniem jest przykazanie miłości. Przez wypełnianie tego przykazania człowiek wzrasta w doskonałości, czyli w świętości. Owo wzrastanie w świętości odpowiada temu, co filozofia nazywa wzrastaniem w człowieczeństwie, czy też samospełnianiem się. Zatem w rękach samego człowieka do pewnego stopnia leży to, kim człowiek będzie czy jak się spełni. Zdawanie sobie z tego sprawy i podejmowanie w ciągle nowo wysiłku, by przez wyższe działania poznawcze i pożądawcze, szczególnie miłość, spełniać się, łączy się z wezwaniem człowieka do nieustannego nawracania się i ustawicznej odnowy. Człowiek przeto to jest ciągle na drodze spełniania się, jest bytem dynamicznym, który poprzez swoje działania, zwłaszcza wyższe, może się bytowo rozwijać, spełniać. Dokonuje się to, raz jeszcze powtórzmy, przede wszystkim w wyższych aktach poznawczych i wyższych aktach miłości. Są to akty, w których wyraża się ludzka twórczość. Owa twórczość nie jest tylko przedmiotowa, ale także podmiotowa. Znaczy to, że człowiek poprzez swoje działanie nie tylko wyciska piętno na tym, co względem jego jest zewnętrzne. Czyli na skutku zewnętrznym swego działania, ale także zostawia ślad w sobie samym, stając się jakimś. Świadomym i wolnym działaniem człowiek realizuje sam siebie, jest na drodze samospełniania, czyli na drodze zostania doskonałości i świętości. Niniejsza wizja człowieka, odsłaniająca się nam w pierwotnym, egzystencjalnym doświadczeniu, wizja związana z kategorią prawdy i fałszu, dobra i zła, ma dla dzisiejszej kultury szczególne znaczenie. Znajduje się ona w opozycji do obrazu człowieka lansowanego dziś przez filozofię postmodernistyczną i liberalistyczną. Filozofię tak wyraźnie negującą obiektywne wartości poznawcze i moralne, wartość obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra, o czym już była mowa. Naszkicowana ta wizja, tu wizja człowieka winna znaleźć się u podstaw budowania nowego ładu w Europie, winna leżeć u podstaw jednoczenia się Europy. Raz jeszcze trzeba powtórzyć, że wizja ta zgodna jest z wizerunkiem człowieka namalowanym na ziemi, pędznym Syna Bożego. Z pewnością taką wizję człowieka miał na myśli św. Jan Paweł II, gdy w dniu 3 czerwca 1997 roku mówił w Gnieźnie w czasie szóstej pielgrzymki do Ojczyzny: Cytat. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosł Europie. I przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Koniec cytatu. Zatem zdaniem świętego Pawła II udana Europa jutra może powstać jedynie na gruncie wartości chrześcijańskich, na gruncie chrześcijańskiego personalizmu. Dzisiaj widać gołym okiem, jak wielkie spustoszenie w Europie i w świecie zostało dokonane przez zwolenników fałszywych ideologii zbudowanych na nowożytnych utopiach antropologicznych. Trzeba przestrzegać współczesnych konstruktorów nowej Europy i świata przed pokusą odchodzenia od prawdy o człowieku, od prawdziwego wizerunku człowieka. Należy przypomnieć mądrą przestrogę, Mówiącą, że kto zapomina o minionych zbrodniach i nieszczęściach, zmuszony będzie przeżywać je po raz wtóry, wyrażamy nadzieję, że staniemy się, że staniemy się dostatecznie mądrzy i unikniemy tej powtórki. Dziękuję bardzo.